Dzisiaj trzy pytania, ale faktycznie dotyczące tego samego surowca zielarskiego. Mianowicie pytanie pierwsze. Czy można stosować czarnuszkę u małych dzieci? Drugie. Czy można stosować olej czarnuszki siewnej u dziecka z nadwrażliwością na salicylany? Oraz mam olej czarnuszki siewnej przywieziony z Turcji. Czy można podawać dziecku dwuletniemu z astmą i z atopowym zapaleniem skóry? Proszę Państwa, olej czarnuszki siewnej to wspaniały surowiec o bardzo szerokim spektrum działania. Ja osobiście go stosuję w różnych sytuacjach, ale najczęściej stosuję go w przypadku alergii. Sam zresztą osobiście używam kapsułki z olejem czarnuszki siewnej w przypadku kataru siennego, który posiadam. Czy można go stosować u małych dzieci? Tak, jak najbardziej. Ja stosuję u bardzo małych dzieci, nawet takich w pierwszym roku życia, oczywiście w bardzo małych dawkach. Dawka terapeutyczna czarnuszki, oleju czarnuszki siewnej to jest 40-50 mg u takiego małego dziecka na kilogram masy ciała oczywiście, ale generalnie nie jest to surowiec toksyczny. Z opisanych badań na toksyczności nie wykazywał on działania toksycznego, więc no, tu raczej się przedawkować nie da. Czy można go stosować w przypadku nadwrażliwości na salicylany? Można. Oczywiście zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, jak się reaguje, bo są oczywiście osoby, które będą uczulone na olej z czarnuszki siewnej, olej eteryczny, bo głównie o tą substancję tutaj terapeutyczną chodzi, ale w przypadku astmy moskrzelowej są badania kliniczne, które pokazują, że dzieci z astmą moskrzelową stosujące olej czarnuszki siewnej miały poprawę i to nawet w 80% przypadków. Te badania są dostępne nawet w internecie i to nie jest w jakichś zakodowanych kanałach, tylko normalnie. Czy olej czarnuszki siewnej przywiony z Turcji można stosować? No to bym uważał, dlatego że olej czarnuszki siewnej najlepiej zalecany jest, gdy się go stosuje pod postacią kapsułek. My mamy tutaj w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza taki preparat z tym olejem i my go stosujemy. Dlaczego trzeba uważać z takim w butelkach? Dlatego, że on dość szybko wietrzeje. Ten olej eteryczny paruje, bo jest eteryczny, jak sama nazwa wskazuje. I jeżeli mamy na przykład produkt przywieziony z Turcji w tamte wakacje, a jest już w tej chwili maj, no to należy przypuszczać, że zawartość olejku jest zbyt niska. Czasami pacjenci stosujący olej z czarnuszki siewnej, taki sauté, mówią mi o tym, że na początku czują się dobrze, ale pod koniec butelki czują się już gorzej. Dlaczego? Dlatego, że on po prostu paruje i zamknięcie go w butelce czy też schowanie w lodówce no, nie daje wystarczającego zahamowania tego parowania. Także jeżeli olej z czarnuszki siewnej to w kapsułkach i można go stosować u małych dzieci. Ja go stosuję, nie widziałem jeszcze żadnych powikłań, ani też nie znalazłem w literaturze naukowej na temat oleju z czarnuszki siewnej żadnych niepożądanych działań. Dziękuję uprzejmie. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami.